Ursza Rutkowska, witam Państwa w środę 8 marca. Dzisiejsi solenizanci są pracowici, wytrwali w dążeniu do celu i tolerancyjni. Czas teraz zacząć nasz program. Sprawdźmy w dzisiejszym horoskopie, jak dla 12 w znaku zodiaku ułożyły się dziś gwiazdy. Ryby. Kolejny dzień, który wymaga od Was delikatności i rozwagi, zwłaszcza w kontaktach z ukochaną osobą. Czasem lepiej jest ustąpić dla świętego spokoju, niż prowadzić wojnę. W końcu i tak się poddacie. Nie pogarszajcie sytuacji żadnymi fochami. Rozładujcie gniew najlepiej gdzieś poza domem. Baranie. Ciebie czeka niezbyt spokojny dzień. Nie wszystkie plany uda Ci się zrealizować. Rozwiązywanie trudnych spraw, a także załatwianie ważnych, odłóż lepiej na inny termin. Zmień sytuację, która Ci teraz nie odpowiada. Porozmawiaj z partnerem o swoich potrzebach. Daj innym dobry przykład. Pamiętaj, żeby skupiać się więcej na potrzebach rodziny. Byku, czeka Cię nerwowy, zwłaszcza początek dnia. Spotkania w gronie rodzinnym i przyjacielskim nie sprawią Ci satysfakcji i przyjemności. Najlepiej znajdź sobie jakieś pożyteczne zajęcie i po prostu zajmij się nim. To Ci pomoże zachować wewnętrzny spokój. Staraj się nie ulegać zbytnio własnym iluzjom. Nie rozpamiętuj starych spraw i za wszelką cenę unikaj rozdrażnienia. Bliźnięta, a Wy dzisiaj odzyskacie utraconą energię. W pewnych sytuacjach pomoże Wam to działać w sposób bardziej zdecydowany. Wyniki Waszych wysiłków zależą jednak od Waszej dyplomacji i umiejętności prowadzenia dialogu. Znajdźcie sobie kogoś, do kogo się teraz przytulicie i komu powiecie słowo kocham. Zabłyśnijcie swoją inteligencją i hartujcie swój organizm. Raku, a Ty dzisiaj koniecznie znajdź czas dla siebie. Zadbaj też o dobre stosunki z rodziną i najbliższymi. Sprawy sercowe niestety nie rokują najlepiej. Powodem jest Twoja podatność na irytację. Kusić Cię będą flirty. Zastanów się, jak pomnożyć teraz swój majątek, bo masz szansę na zyski. Wieczorem zaś oddaj się słodkiemu lenistwu. Lwie, nadmiar spraw i obowiązków jest przyczyną Twojego zmęczenia i znużenia. Rodzina ma pretensje, że poświęcasz jej za mało czasu, a dom traktujesz jak hotel. Pozostałą Ci jeszcze energię wykorzystaj więc na załatwienie najważniejszych zadań. Bliscy będą dziś wyjątkowo wrażliwi, więc uważaj na swoje słowa. Cierpliwość jest Ci teraz niezbędna. Musisz też trochę zwolnić tempo. Panno, gwiazdy niestety nie są dziś dla Ciebie zbyt łaskawe. Innym niełatwo Cię będzie zadowolić. Będą załamania psychiczne. Nie podejmuj też decyzji mających wpływ na Twoje życie. Miłość, na którą czekasz, niedługo naprawdę nadejdzie. Działaj ostrożniej i z większym wyczuciem. Wago, nie zapowiada się dla Ciebie zbyt spokojnie. Nastroje wahać się będą od entuzjazmu po depresję. Kontakt z innymi też będzie utrudniony. Musisz zdobyć się na pewne ustępstwa lub poprosić o pomoc przyjaciela. Nie rozdrapuj starych ran. Nie staraj się wywierać wpływu na innych i za wszelką cenę. Musisz znaleźć czas na odpoczynek. Skorpionie, księżyc w Twoim znaku pozwoli Ci ciekawie przeżyć ten dzień. Nieporozumienia z bliskimi niestety źle wpłyną na Twoją kondycję psychofizyczną. Nie narzekaj na nic i uważaj, aby nie popadać w skrajności. Nie wierz w niesprawdzonym, plotkom, pogłoskom. Nie zmieniaj też swoich planów, bo są naprawdę dobre. Możliwy jest teraz niewielki kryzys psychiczny.
Strzelcu, księżyc ma dzisiaj duży wpływ na Twoje emocje. Nadmierna skłonność do irytacji może Ci trochę utrudnić działania. Nieostrożność w zachowaniu może też narazić Cię na niepotrzebne kłopoty. Nie zajmuj się teraz cudzymi problemami. Zapanuj nad rozdrażnieniem i uważaj, bo jesteś podatny teraz na przeziębienia i choroby. Koziorożcu, ten dzień niestety może przynieść z sobą kłopoty. Przykre niespodzianki mogą zakłócić jego zwykły rytm. Dobre porozumienie ze współpracownikami okaże się trudne do osiągnięcia. Nie wszyscy zechcą Ci się podporządkowywać. Musisz pamiętać o tym, że miłość od fascynacji niestety, ale się różni i musisz te różnice dostrzegać. Nie wymagaj od innych więcej niż od siebie i uprawiaj w końcu jakieś sporty. Wodniku, dla Ciebie to też nie będzie zbyt aktywny dzień. Na pewno jednak nie zabraknie Ci okazji do rozrywki i poznania ciekawych ludzi. Aby go niczym nie zepsuć, trzymaj się z daleka od wszelkich konfliktów. Wieczór zaś należy do Ciebie. Musisz skorygować tylko wymagania wobec bliskich. Możesz dziś dogodzić swoim zachciankom i swojej drugiej połowy. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Należy pamiętać, zwłaszcza ta płeć troszeczkę mniej ładna, aby dzisiaj złożyć kobietom najserdeczniejsze życzenia. Ja też się do tych życzeń dołączam. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i dużo, dużo, dużo miłości życzę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro.